małym Nowochódzkim Muzeum pokazujemy wszelkie przejawy opozycyjności na terenie Nowej Huty. Od lat 50. poprzez obronę krzyża w 1960 roku, która przygotowała tak naprawdę grunt pod działania opozycyjne lat późniejszych, końca 70. i przez całe lata 80. Najważniejszym eksponatem na wystawie jest znajdująca się za mną łuska, która była wyciągnięta z pocisku, który trafił Bogdana Włosika 13 października 1982 roku na przeciwarki pana. Nie byłoby tej wystawy bez kilku osób, które wypożyczyły eksponaty na ekspozycję. Przede wszystkim pani Barbara Nowak i ksiądz Władysław Palmowski. Większość rzeczywiście rzeczy pochodzi z prywatnej kolekcji księdza Władysława Palmowskiego, który przekazał nam rzeczoną łuskę Bogdana Włosika. Jestem ogromnie wzruszona, że po raz pierwszy pamiątki po legendarnym kapelanie Solidarności księdzu Kazimierzu Jancarzu znalazły właściwe miejsce ekspozycji. Znalazły się w muzeum w Nowej Hucie, gdzie nareszcie ludzie mogą zapoznać się z nimi wszystkimi. Można przyjść, można zobaczyć, można poczytać. Witam. Widzę, że pan, panie Maćku, też na mój ulubiony plac, plac w Bieńczycach, na zakupy jakieś, czy... Tak, na drobne zakupy, chodźmy. Chodź. Panie Leszku, wie pan, że tutaj w Bieńczycach handlowano już od 6000 lat. Niemożliwe. Od epoki neolitu istniało tutaj jakieś osadnictwo, w średniowieczu biegła tędy bardzo ważna droga do Proszowic. Tak więc często tędy przechodzili ludzie i tutaj na tym miejscu były targowiska, były różne karczmy. Można było sobie coś kupić i wypić. To miejsce, ta atmosfera. Tutaj chłopi z okolicznych miejscowości, czy z okolic Gołomi, Wawrzeńczyc, Kocmyrzowa, proszę, przyjeżdżali wozami konnymi, później traktorami. No teraz każdy ma dostawczaka, czy to jest Mercedes, czy Iveco. Ale już... wielu ludzi przynosi tu na piechotę, bo na tym placu sprzedają też ludzie, którzy pochodzą tutaj z Bieńczyc i z najbliższej okolicy. Może jeszcze... Jaczki są po złotych 50 kg. To bardzo dobrze. Dobrze. 20, tak. Nie wiem, jeszcze może... Ja wezmę tą siateczkę. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia. Dziękujemy bardzo. W ogóle Bieńczyce to była jedna z najbogatszych wsi, które istniały pod Krakowem i na przykład są właśnie zachowane dokumenty tak od początku XVIII wieku, także co tutaj sadzono, jak wyglądały powinności chłopskie. Możemy śledzić, że właściwie przez stulecia mieszkali tutaj ci sami ludzie. To są rodziny, które potrafią wywieźć swój rodowód od XVI wieku, czego pewno ani ja, ani pan nie potrafiłby zrobić. To są właśnie ludzie, którzy na tym miejscu handlowali przez całe stulecia. Panie Maćku, no, ten plac targowy padł pastwą płomieni. No to się dość często zdarza placom targowym. Tylko nie bardzo pamiętam, kiedy. Rynek płonął w dawnych czasach wielokrotnie. Może się kogoś zapytamy. Przepraszam, nie pamiętam. W połowie pani, 80. kiedy był pożar lat, placu, nie? Co się wszystko spaliło. W którym co wtedy roku? No właśnie kiedy. A to... Na pewno był który? 78? No czyli. 81, tak. 80. Czyli w tamtych latach. Może tutaj czegoś dowiemy się o pożarze. O słynnym pożarze. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszamy, czy pamięta pani pożar kilkadziesiąt lat temu tutaj na tym placu? Proszę pana, pamiętam, ponieważ byłam jedną z właścicielek tutejszych sklepików i było to 13 stycznia 82 rok, około godziny 11 w nocy. Wpadam tutaj, a tu jest pobojowisko. Czyli nie ma po prostu nic, zostały tylko te szkielety, połamane dokładnie i wszystko spalone. Pożyczki, kredyty i hura. I postawiliśmy na starych właśnie. Czyli na terenie tego, na co się spaliło. Starego, tak, tylko to się kończy tutaj za tym drugim pawilonem. Kończy się jakby stare, tam było reszta dobudowane. Panie Maćku, to jest też niesamowite, że mimo tej wielkiej tragedii, która
spotkała tych ludzi. Oni potrafili się zintegrować. Gdy szybko odbudować, bo było ich to życie, sposób na życie. Zarabiali w ten sposób pieniądze. Ale też to jest ważne dla tego miejsca. Ważne jest dla Nowej Huty, bo tutaj ma się swoich kupujących, swoich sprzedawców. Tutaj człowiek człowiekowi naprawdę jest człowiekiem. Jest taki kontakt bezpośredni, niezunifikowany. Wszystko w szufladeczkach, jak w supermarketach. I to jest też ważne. Ludzie spotykają się nie tylko o tej porze, tak jak teraz, wczesną wiosną, ale też w okresie świątecznym. Mogą sobie życzenia złożyć, wymienić, opowiedzieć o swoich problemach, o swoich radościach, o swoich smutkach. To jest to, czego właściwie dzisiaj brakuje, bo mamy tak bardzo mało czasu. A tutaj można spotkać się, porozmawiać, spędzić też czas. Spróbować, jak smakuje. Dotknąć, pomacać, spojrzeć, obejrzeć. To jest w dzisiejszych czasach, myślę, że najważniejsze. To, czego brakuje. Człowiek człowiekowi. Człowiekiem.